Andrzeju, dzisiaj spotykamy się na planie Tańca z Gwiazdami, ale tak naprawdę w ostatnim tygodniu bardzo mocno poświęciłeś się promocji filmu, Ania. Pewnie dla Ciebie w ogóle to nie jest promocja, to nie jest dobre słowo, tylko tak czułeś, że dobrze tam być, bo to są bardzo bliscy Ci ludzie. Jak Ty zareagowałeś, kiedy obejrzałeś ten film po raz pierwszy w całości? Bo domyślam się, że te rozmowy na planie to jest jedno, ale ten pokaz, jak oglądałem go w Gdyni, to jest rollercoaster emocji. No zdecydowanie tak. Myślę, że mówienie o tym filmie to jest tak jak... Zresztą nie będę porównywał do niczego. Po prostu każdy, kto pamięta Anię, ma ją jakoś tam w swojej głowie albo w pamięci, to powinien ten film zobaczyć, bo emocjonalnie dla mnie oczywiście to jest bardzo ważna sprawa, no, z tego powodu, że znałem, bardzo lubiłem Anię i towarzyszyłem jej troszkę w życiu, troszkę, bo w filmie wypowiadają się ludzie, którzy mają do tego znacznie większe prawo niż ja. Natomiast faktycznie do pierwszej premiery nie widziałem filmu i to było dla mnie pierwsze zobaczenie, kiedy w Warszawie odbywała się premiera. No, bardzo, bardzo dużo różnych emocji jest we mnie. Myślałem, że uodpornię się troszkę tym pierwszym Wszyscy tak myśleli. Obejrzeniem, ale później, kiedy mieliśmy premierę w Gdyni, w mieście rodzinnym Ani, no powtórzyło się to, także ja muszę sobie zrobić troszkę przerwę. Nie od wspomnień, nie od myśleniu o Ani, ale od filmu na pewno. Choć raz jeszcze mówię, polecam, bo to wyjątkowo dobra rzecz jest. Bardzo fajnie sfilmowany, zmontowany, bardzo dużo materiałów prywatnych rodziny. Wiem, że to też jest jakiś zarzut, który się czasem podnosi, że Ania dbała o to, żeby prywatności nie pokazywać, a teraz pokazujemy ją w dwójnasób, ale na Boga, rodzina ma prawo do tego, żeby decydować o tym, co chcemy pokazywać, tym bardziej, że zależy nam na tym, żeby ta pamięć przeżyła nas również. No i wreszcie dotykamy czegoś bardzo ważnego, choroby, chorowania i z filmu dowiecie się, że jak ważne są badania. Wprawdzie Ani nie udało się przejść choroby, mimo że została wykryta dosyć wcześnie, ale my wszyscy tło odpłukać, natomiast no, jesteśmy tylko myślącą kupą mięsa, więc my wszyscy powinniśmy po prostu częściej myśleć o swoim zdrowiu i o sobie w taki sposób, który nam pomoże żyć dłużej. Czy Ciebie zdziwiło to zaproszenie? Pytam o to tylko dlatego, że film został wyprodukowany przez Telewizję Polską. Nie zdziwiło mnie, dlatego że wydaje mi się, że i ja dla Ani byłem kimś ważnym. I to znaczy, że wszelkiego rodzaju nieporozumienia, niesnaski, czy cokolwiek, co by, nie wiem, poróżniło mnie z instytucją, musi zejść na plan dalszy i tak to właśnie ja sobie się pomyślałem, stało. Że jeżeli Telewizja Polska Ciebie potrzebuje, bo w tym projekcie byłeś wyjątkowo potrzebny, to wiedzą, do kogo zadzwonić. Nie chciałbym wejść w tego rodzaju dyskusję, ale to dlatego, że tutaj naprawdę Ania jest ważniejsza od wszelkich nieporozumień, więc czy one by wyglądały w ten, czy w inny sposób, kto do kogo miałby dzwonić i tak dalej. Drugorzędne znaczenie. Drugorzędne to za mało powiedziane, to jest kompletnie nieważne.